Dzień dobry, dzisiaj następna szanta, która może na pierwszy rzut oka czy ucha na szantę nie wygląda, gdyż jest to kołysanka, tytuł Kołysanka Andrzeja Koryckiego. Ktoś z moich słuchaczy prosił mnie i zadowolony jestem, że ją nagrałem, bo naprawdę jest bardzo ładna, płynąca. Właśnie ją grając powinniście starać się płynąć, będzie to ładnie brzmiało. Nie jest trudna do zagrania. Tak naprawdę jedna trudność to jedyny podciąg pod koniec zwrotki. Oraz co mnie się wydaje trudne, to ta część, gdzie mamy ostatni wiersz, ostatni, gdzie w oryginale to nie jest śpiewane, jest bardziej mówione. Mnie udało się, myślę, znaleźć odpowiednie nuty, które by oddawały te dźwięki. Tam też jest taki problem z rytmiką, jest troszeczkę inna, zmienia się. Zwróćcie, proszę Państwa, na to uwagę. Poznamy tutaj całą linię melodyjną. Jako bonus dostaniecie Państwo solo, które jest na początku oryginału. Ja nie nagrywam improwizacji, która jest w środku w oryginale, gdyż ta improwizacja tak naprawdę opiera się o linię melodyjną. Więc tak naprawdę, jeśli na przykład gracie z gitarą, to możecie zagrać właśnie proponowany przeze mnie wstęp, następnie dać wokaliście pośpiewać, a następnie samemu zagrać linię melodyjną. A jak już dobrze się tego nauczycie, to spróbujcie różnych wariacji i pododawać, spróbujcie coś. Bardzo proszę, na początku zaczynamy linię melodyjną. A teraz przyjrzyjmy się solówce, która jest na początku oryginału. Link do oryginału macie Państwo w opisie. Tak się szczęśliwie składa, że oryginał jest grany w C-dur. My naszą szantę gramy w pierwszej pozycji na harmonijce C, a więc w C-dur, więc możecie po prostu wziąć oryginał i razem z nim grać. Bardzo proszę. Ta część utworu. Dziękuję bardzo i zapraszam na kolejne tutoriale. Życzę miłego grania. Do usłyszenia.